Ty skończyłaś teraz liceum, maturę. Jak ci poszło? Poszło mi, myślę, że bardzo dobrze i bardzo się z tego powodu cieszę i wreszcie nie mam już szkoły i nie wiecie, jak się cieszę. I teraz mam takie uczucie, że wreszcie mogę zacząć żyć tak moim życiem naprawdę. A jakie są twoje plany na przyszłość? Czyli dalsza nauka może raczej nie, ale może świat show biznesu, czy może praca? Tak naprawdę moje plany są na 100%. Ja chcę kiedyś pomagać ludziom, więc będę miała moje własne studio terapii, nie wiem jak się po polsku nazywa, ale taka terapia, tak jakby i ludzie będą mogli przychodzić do mnie. Chciałabyś być psychoterapeutką. Właśnie, to na 100%, ale to tak kiedyś, to jak już wszystko osiągnęłam, co chciałam, na przykład jak będę już miała rodzinę i wszystko. Ale teraz takie plany, które mam, chcę wylecieć do Ameryki, do Nowego Jorku i tam pracować jako modelka. A wracając jeszcze do tematu szkoły. Teraz była pandemia, koronawirus, wszystkie szkoły były online. Jak ty sobie to z tym radziłaś? To było kompletnie coś nowego dla mnie, szczerze powiem, coś kompletnie nowego. Ja sobie myślę, to było śmieszne, bo wróciłam nawet z wakacji jeszcze. Byliśmy w Egipcie i wtedy moja koleżanka mi pisze na drugi dzień, ej, nie mamy szkoły. Ja mówię, co, jak to nie mamy? No zobacz w internecie. I wtedy wow, to było dla mnie wow, nie będę miała szkoły. No wiecie, każdy na początku się cieszy, tak? Myśleliśmy, że to będą 2 tygodnie. Właśnie, każdy się na początku cieszy, każdy mówi, o fajnie, 2 tygodnie, jeszcze więcej wakacji, dłuższe wakacje, jak super. No i wtedy po 2 tygodniach już się zaczęło z tym, że o, ja chcę chodzić do szkoły, jest mi nudno, chcę zobaczyć moje koleżanki. I no, więc na początku było fajnie i wtedy bardzo szybko mi pokazało, że nie miałam się tak cieszyć. A powiedz mi, nie wiem, czy ty wiesz w ogóle, jak wygląda nauczanie w Polsce, ale chętnie bym posłuchała o tych różnicach. Jak wygląda szkoła w Niemczech, jak wygląda szkoła w Polsce? Więc mogę coś powiedzieć o mojej maturze, którą zdałam teraz. Więc u nas jest tak, Fachabitur i Abitur. Abitur jest matura taka normalna, którą masz też tutaj w Polsce, więc chodzisz 13 lat do szkoły, albo jak chodzisz do gimnazjum, jest takie specjalna szkoła, ale jest wyższa szkoła, to jest gimnazjum, chodzisz 12 lat do szkoły i wtedy zdajesz maturę. Ja chodziłam do tej normalnej, więc miałam 13 lat, ale ja chodziłam 12, dlatego, bo jak mówię, jest matura, Abitur, jest Fachabitur, to jest taka nie mniejsza matura, ale taka matura, którą zdajesz jako pierwsze. I ja po prostu zdałam tą jako pierwszą, więc ja nie piszę egzaminów. I to jest naprawdę dla mnie fajne. Ale rozumiem, że już mamy dość szkoły. Mamy dość szkoły, jak już powiedziałam. Będę naprawdę tęskniła za moimi koleżankami, ale moje koleżanki tutaj przyjechały i zaraz je zobaczycie na parkecie, na naszej imprezie, która tutaj będzie fajna. Wszystkie rzeczy fajne się kończą kiedyś, więc no. A tak podsumowując naszą rozmowę, szykują się teraz wakacje życia, program. Jesteś zadowolona z tego? Jestem bardzo zadowolona i jestem bardzo dumna też z siebie tak naprawdę i w ogóle dumna z tej całej produkcji, z tych ludzi, którzy tutaj z nami współpracują, że naprawdę w takim krótkim czasie udało nam się coś zrobić. Była ta pandemia i ta korona i to wszystko nas stopowało, ale na końcu i tak muszę powiedzieć, że wszystko jest fajnie, bo jesteście tutaj, więc myślę, że się wszystko jakoś udało i wierzę w to, że będą jeszcze fajniejsze czasy.